Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Na samym początku przypominam wam o zostawieniu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, mieliśmy nie lada akcję, jeżeli chodzi o więzienie Militechu. Było tam dosyć grubo, że tak powiem. No a tutaj oczywiście standardowa akcja, czyli rozpierducha. Ogólnie to nie było tak, że ja chciałem tam zrobić taką rozpierduchę na maksa. Chodziło mi o to, żeby tam po prostu wyciągnąć tego typa. Ale minusem tego wszystkiego stało się to, że po prostu kuźwa przegapiłem. Przegapiłem fakt, iż musimy załatwić tą sprawę po cichu. No i tak to niestety się zakończyło, jak się zakończyło. Kilkoma tak naprawdę failami. Ale postaram się teraz już bardziej uważnie zwracać uwagę na te właśnie szczegóły. Dobra. W dzisiejszym odcinku będę sobie chciał oczywiście kontynuować operację Czerwony Wieszcz. W sumie nie operację, tylko po prostu zadanie. Wykonując pod... O kurwa. To jeszcze żyje, tak? Nie wiedziałem. I to by była fajna akcja, wiecie, przychodzimy sobie w taką miejscóweczkę, jest jakiś bunkier, nie, i w tym bunkrze mamy coś naprawdę wypasionego. To by było naprawdę spoczko. Okej. Okay. Wielka loteria medyczna, kup 2 losy, trzeci otrzymasz gratis, do wygrania 1000 leków, reanimatory, wizyty u lekarza. Lekarz by się przydał, to na pewno. Euro, dolary, drzazga. Wszystko ustalone. To kiedy ruszymy? Przy najbliższej pustynnej burzy. Wtedy Javier każe swoim ludziom pochować się do postarunków, więc Sokal nie będzie dla nas takim problemem, to pewne. Na stówę jesteście dogadani? Obiecał, okej, okay, bo tutaj jeżeli chodzi o opisanie, no to na przykład mamy stowę, a nie stówę i czasami ciężko się to też w niektórych sytuacjach rozczytuje. Okej, okay. Wszystko stąd zgarnąłem, z tego co mi się wydaje. Szkoda tylko, że rozdupcyli te samochody, bo akurat te to... Ej, gdzie ty się, jak masz głowę? Nie ma głowy. Stracił chłop głowę, jak tu przyjechaliśmy, dobra. Tu jest moje autko. Jedziemy dalej. Tutaj po drodze mamy jeszcze jedną akcję, o, dokładnie w tym miejscu. To też oczywiście będę chciał sobie zrealizować zaraz, nie? Tam chyba widzę wóz Militechu stoi? Albo mi się wydawało po prostu. Wow! Takim malutkim to ty do nas nie podskoczysz. Tam stoi wóz Militechu. Dobra, uszkodzenie, restart optyki zrobimy.
Kurna, to nie jest dobry pomysł, żeby stać przy tej ciężarówce. Nie granat, tylko podnieś pałkę. Coś tam wybuchło. Tam coś mamy takiego lepsiszego. Tej wielkiej spluwy nie potrzebujemy podnosić. No i to by było raczej na tyle. Hełm wojskowy Militechu, zapis rozmowy. Lecimy dalej, udaj się w miejsce, z którego dochodzi sygnał. Oczywiście, jak wszędzie, gdzie byłem, taki widok to nie jest po prostu dla nas nic nowego. Jeszcze może nie tak zrobimy. Ekwipunek. Coś nowego, coś lepszego. No nie wydaje mi się. Wszystko, tak powiem, do rozbiórki tak naprawdę. Też niedługo coś mi się wydaje, że musimy zacząć sprzedawać te wszystkie givery, a nie to wszystko rozbierać. Mi się wydaje, że chyba dlatego mam tak mało kasy trochę. Coś tak czuję. O ile na przykład to za 3 dolce, to za 75 to nie jest dużo, ale na przykład te bronie tam po 100 nawet kosztowały niektóre. Tam wielkę możemy zostawić na razie. To też zostawimy. My co prawda moglibyśmy sobie nawet coś tam polepszać, nie? Bo jakieś... O! Co to mamy? Zwiększa pancerz. Snickersy, okej. Tylko, że jeden slocik. No i cena jaka jest, taka jest, nie? Wszystkie komponenty, no i dobra, to mamy. Bo jak rozbieram te takie lepsze przedmioty, to też mam te takie lepsze komponenty z tego, nie? Możemy w sumie wytwarzanie, ulepszenia. Ekwipunek John'ego, tą kurteczkę John'ego można by było trochę podkręcić, nie? Tego już nie mogę. Tego nie mogę. Hełm podkręcimy? No dobra. Zawsze to coś tam lepiej, nie? To idziemy z tematem. Siema mordeczki. Jeden 1,8 km. Ja to już to tam pojadę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Po drodze dostałem też wiadomość odnośnie tego ziomeczka, któremu ukradliśmy coś tam ze szpitala. Znaczy, ukradliśmy tylko coś tam, ten ziomek robił i musieliśmy trochę z policją się postrzelać. W jakiejś szklarnie. Pewnie hodują marihuanę tutaj, czy coś. Cholera wie, w sumie. Biotechnika, my jesteśmy na terenie biotechniki, okej.
Dobra, no to podejrzewam, że musimy iść na górę. Szukamy kolejnego routera. Dobra, no drabinę możemy zeskanować, to ewidentnie musimy iść po drabinie. Tego się już nauczyliśmy. Znowu drabina. Wreszcie, cholera. Kurwa. Z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. No tak średnio bym powiedział. To są faktycznie jakieś szklarnie. Gdzieś tutaj słychać ten nasz pieprzony router. Pytanie tylko gdzie? Na górze? O, jest! Kurwa! Niech zgadnę. Kolejny router? Moja no, teoria o gdzie ty jesteś? Coraz bardziej prawdopodobna. No nie pierdol, Johnny. Podłączymy się. Kolejne hakowanko. Myślę, że już nie będę musiał gdzieś za daleko jeździć. Sporo tego jeżdżenia. Dobra, jeden poziom tylko jesteśmy w stanie ogarnąć. Na to wygląda. Chyba, że 7A bym miał i spieprzyłem. Dobra, jeden poziom. Okej, okay, jesteś coraz bliżej, widzisz coraz więcej Nirwana, marksizmu, swedenborgizmu jest już za rogiem. Trzeba wykonać ostatni krok. Trzeba odwagi. Naniesiono nowe koordynaty. Czas na mnie. Pieprzajmy stąd. Na pewno tu nie ma nic więcej? Tak trochę słabo. O, w ostatnich miejscówkach to już się strzeliliśmy, nie? A teraz... No, co jest? Teraz się już nie strzelamy. A tu nic nie ma? Słabo trochę, no. Przyjechaliśmy tu i nic tutaj nie ma. Nawet... Wow! Nawet nikogo nie ma do zabicia. Czekaj, czy zginę. Nie, jestem dorąbany, ziomek. Okej. To lecimy dalej z tematem. Tylko wiecie co? Jestem, będąc już tutaj w tych szklarniach, jestem niedaleko jednego z questów, który jest tak naprawdę na takim wypizdowie, że tak powiem. Ryzyko jest średnie. Tutaj możemy kupić oczywiście autko. Tu jest jakiś tam questik, ale no na tym zadupiu będąc, możemy skorzystać chyba z okazji i sprawdzić, co tam się kryje, nie? Ej, gościu! Ci się koła kręcą, a ty nie jedziesz. Ciekawe, czy wiesz. Może robi cardio na bieżni. Dakota do nas dzwoni. Straciłam kontakt z Benedictem McAdamsem i jego kierowcą, który miał go wywieźć z miasta. Sprawdź, co się dzieje. Szczegóły w załączniku. Dobra. Okej, okay, już ogarniamy. Na ratunek. No kurwa, gościu nie wygląda, jakby potrzebował pomocy. Fixer jest wart tyle, ile jego ostatnia obietnica. Ja obiecałam Benedictowi Adamsowi, że wywiozę go z miasta po tym, jak wykona dla mnie zlecenie. Benedict to pieprzony zawodowiec. W ciągu 6 godzin od przyjęcia zlecenia zabił radnego McLeana.
grubą rybę, która zerwała się z mojej wędki. Ryzyko wpadki było wysokie, więc jeszcze przed samą akcją Benedict zainstalował sobie nadajnik GPS w biomonitorze, tak żeby miała na niego oko. Gość oczywiście nie działał sam. Miał kierowcę Jasona. Problem w tym, że Jason zamiast przerzucić go szybko przez granicę, zjechał z ustalonej trasy, coś tu ewidentnie śmierdzi. Odnajdź ich i sprawdź, sprowadź do mnie. Benedicta zorganizuje mu innego kierowcę. Dobra. Ilu mamy tutaj tych chłopów? Już, już. Okej. What? Kurwa, się przestraszyłem. To była mina. Jeszcze jesteśmy w tym miejscu. No dobra. Dobra, jestem tutaj ponownie, słuchajcie, i trochę jest kurwa siara, bo znowu zginąłem. I znowu o dziwo od miny. Dobra, dajmy sobie tryb sojusznika tutaj. Zablokowane. Ujawnienie interfejsu zrobimy. Nic tu chyba nie ma zbyt wielu. Co to było? Na pewno nie strzelałem gdzieś tutaj, ale... Okej. Teraz tam wejdziemy na spokojnie. No, teraz to tak tylko pierdnęło, nie? A wcześniej, jak ja tam podchodzę do tych min, to tak jebnie, że głowa ma. Mogę zrobić 1C. Będę miał 2, bo tego pierwszego poziomu nie mogłem zrobić. Za cholerę. Nie dałoby rady. Na chwilę obecną. Drzazga, zapis rozmowy. Podobno szukacie Bena. No to macie szczęście. Gość jest u mnie i póki co nigdzie się nie wybiera. Może być wasz za odpowiednią cenę. Ile? Te 5 razy tyle, co za tego łebka w zeszłym roku. Przekażę ofertę przełożonym, który podejmuje wiążące decyzje w tego typu sprawach. No to wszystko rozumiemy. Nic poza tym, nie? No właśnie brakuje mi czegoś takiego szukania niektórych rzeczy tutaj, wiecie?
Dobra, fura fajna ogólnie, więc spoczko. Zaraz przeczytamy. Instrukcja obsługi pojazdu. To chyba chodzi o tego Tortona, tak? Czy kuźwa z tej skrzynki wyskoczyły te kable? Dobra, tu mamy jeszcze jakąś drzazgę. Klucz dostępu. Coś fioletowego. Zwykła skrzynka. Drzazga. Zdecydowanie nagroda. Dostarczyć martwego bądź żywego. Nagroda rząd wielkości klasa A. Może nam też będzie chciał zaproponować lepszą nagrodę za dostarczenie jednak tego Benedykta, nie? Benji, czy ty będziesz mógł? Dobra. Wyrąbane. No co jest? Dobra, to jednak chyba komputer będzie potrzebny. Wyłącz. No siedzi chłop. Widzę, że Militech inwestuje w młode talenty. Czyli co? Zabierasz mnie na małą wycieczkę? Przysyła mnie Dakota. Kurwa, nie mogłeś od tego zacząć? Nienawidzę nie pytaj. Twardziela w obliczu śmierci. Dobra, dawaj, spierdalamy stąd. No dobra, spadajmy stąd. Uff, kurwa. Czuję się, jakbym tu miesiąc siedział. Gościu to zawodowiec, kuźwa, a go złapali jak taką zwykłą cipę, nie? Kiedy ty kurwa przyszedłeś, chłopie? No, Tortonik fajny, tylko lata jak szmata. Czego najbardziej brakowało w tej piwnicy? Fajek? Piwa? Melonów. Tych takich miodowych, które ludzie Dakoty pędzą na genetycznej mieszance. I tak są 1000 razy lepsze niż te syntetyczne. Okej. Tak siedziałem i myślałem, ale bym opierdolił zimnego melona. Oczywiście ten chuj czasem nawet nie chciał o tym słyszeć. Co tu się odpierdala, to ja nie wiem. Widzicie te samochody, które latają w powietrzu? To jest gruba akcja ogólnie. Kosimy kaktusy. Jak to ryczy? Ale fajnie się tym jeździ, ej, serio. Ja jebie. Czy wy to widzicie w ogóle, jak to kurwa popierdala? Johnego nie ma w domu. Dodzwoniłeś się do V. Okej. Czyli ostatnio to była tylko jednorazowa wizyta? Jak odwiedziny niewiernej żony, ty siedzisz za kratkami. Przyjeżdża do ciebie raz, by uśpić wyrzuty sumienia, a potem znika. Na zawsze. Coś w tym stylu. Johnny na pewno doceniłby więzienną metaforę. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Rukrej i Malaga, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku. Będę miał czas, to wpadnę. Czekamy na ziomka koty.
Chowaj się za mną, kurwa. Ja cię obronię. Ej, MacAdam! Tutaj! Starki! Kupę lat. Wyglądasz jak gówno. Jestem niedysponowany. Będziesz musiał mnie wszędzie wozić, jak wi. Dakota właśnie wysyła zapłatę, tak jak się umawialiście. Dobra, fajnie. Trzymaj się. Lubię pieniądze na czas. Nara, frajerzy. Ile Dakota? No ładnie pieniążki tutaj przysłałaś. Teraz tak, lecimy znowu z... Nowy punkt umiejętności mamy. Broń krótka, broń biała. Budowa ciała. To zdrowie niech się regeneruje szybciej, faktycznie. Tak, Benedict jest już bezpieczny. Teraz lecimy... Dzienniczek. Kontynuujemy sobie Czerwonego Wieszcza. O, nawet bliżej jesteśmy niż na początku. Nie będę wam tutaj zabierał tej przyjemności oglądania, jak świetnie sobie... Co jest kuźwa? Czemu nie mogę tym jechać? Czekaj, ziomek, ej. Litości! Nie, kurwa, litości. No mercy. Chcesz kogoś zabić? Ej, czemu nie mogę tym jechać? Kurwa, jak ja cię nie będę miał, to nikt cię nie będzie miał. Ja będę trzeba ładować amunicji. I chuj. Ale odjebane. W ogóle to miałem już drugą taką sytuację, że samochód po prostu jadę sobie, on staje i nie chce dalej jechać. Więc podejrzewam, że jest to po prostu związane z ostatnią aktualizacją, którą CD Projekt wypuścił. Dobra, lecimy przez kartusiory. I albo nie możemy korzystać już ze wszystkich samochodów jak leci, albo nie mam pojęcia. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie, bo ja za chuja nie wiem. To jest kurna, zepsuło się. No dobra, chciałem jakoś to fajnie przedyryktować i nie wyszło. Tam był punkt sprzedaży. Posprzedaję sobie chociaż te pierdoły, które mam. Będę miał więcej pieniędzy, bo tak to, no tak jak mówiłem. Czy to nie jest to miejscówka, gdzie robiliśmy taką fajną rozpierduchę tutaj wcześniej? Tam stoi fajne autko. Sprzedaj. Czyli za wiele tego nie mieliśmy. To możemy sprzedać? Tego chyba nie noszę, nie? A nie, to jest na wyposażeniu. No dobra. To pewnie też jest alkuś. To jest alkuś. Zawsze jak mam dorąbane tyle przedmiotów, broni i całej reszty, to tego nie sprzedaję po prostu. Jacy kurwa przeciwnicy? Co zrobiłem?
Ja nie mam wrogów. Raczej. Dalej mamy jechać? Kto to sobie tam tak nieładnie pogrywa? Teraz mamy 1.8. Nieładnie tak. No dobra, mamy rozbój w toku. Myślałeś, że będziesz szybszy? Ten niebaniec jest dosyć silny. Niech to się już kurwa skończy! Ło! Ale dlaczego ja zginąłem? Ja pierdolę! Po co skakiwałem na ten samochód? Ale jesteśmy koło tych frajerów. No co jest grane z tą grą? Jak ja mogę radio czytać w tym miejscu? No i chuj, pozamiatane, nie? Panterny Berserk, okej. Rozmowa Eurodolce. Tak, jestem dostępny. Zabieraj ekipę i jedź na Badlandy. Zaraz proszę ci dokładne koordynaty. Co się stało? Rafeni podpierdolili nam transport od Kenshi, musisz odbić te wszczepy. No dobra. Czy jeszcze coś tutaj możemy mieć? Chyba średnio. Tam leży ta rozjebana givera. No nic mi po tym, nie? No bo... Tak lipa i tak lipa. Dobra, jestem prawie, że na miejscu, jak widzicie, 80 metrów do punktu docelowego. Tu mamy punkt sprzedaży. Po ostatniej zadymie możemy coś tam posprzedawać. Więc sprzedamy sobie to oczywiście, to. I chyba to było na tyle. Trochę pieniędzy wpadło. Lecimy dalej, zobaczymy. No my tutaj z tym czerwonym wieszczem mamy dalej. Ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. A może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu?
W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Aha, no i spoko. Zbadaj okolice. Ja bym obstawiał, że też z kioskiem może, ale... Czy wy mi będziecie chcieli... zaatakować? To jest gangus. Voodoo Boys. No, trochę tak wygląda. Jakbyśmy mieli to zrobić, kurwa, czystkę. Albo i nie. My byliśmy w tych blokach. Pamiętam. Johnny, weź nie pierdol. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo na to chciał podłączyć do sieci? Prawdziwym... No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Jeden C, 55, 7A, 1C. Kurwa, mistrz hakowania, wszystkie. Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Wydaje mi się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz, John. A, tak. Jak się dobrze dzieje, zdarza mi się zapomnieć. Ej, Vi, nie odłączaj go, co? Daj spokój, Johnny. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga Rivieri, niech żyje. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. No dobra. Dzwonimy do Nancy. O, Vi, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa.
Cholera, Vi. To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa. No dzięki. Mam nadzieję, że ładnie tutaj na konto rzucisz. 4 koła, no wiadomo, żadnej brudnej roboty nie było do zorganizowania. Nie tak spodziewałem się, że zakończy się po prostu akcja z czerwonym wieszczem, ale jest okej. Tak bym to nazwał. Jeżeli się wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, hej.